Witajcie na portalu kochamzabawki.pl. Przedstawię Wam doskonałą lodziarnię, pozwalającą tworzyć lody na patyku od firmy Hasbro z kolekcji Play-Doh Sweet Shop dla dzieci powyżej 3 roku życia. W zestawie mamy 4 tuby ciastoliny koloru pomarańczowego, różowego, niebieskiego oraz białego. Mamy 4 patyczki do lodów różnego koloru. Patyczek pomarańczowy z kółeczkami, żółty z serduszkami, różowy z gwiazdkami i turkusowy z kwiatkami. Mamy również 2 foremki do wyciskania lodów. Każda posiada otwór na patyczek. Jedna foremka jest większa koloru pomarańczowego i mniejsza koloru żółtego. Mamy oczywiście kolorową lodziarnię posiadającą na różowej podstawie mnóstwo małych elementów do wyciskania, którymi ozdabiamy lody. Na podstawie znajdują się specjalne otwory na patyczki. Dwa z jednej strony i 2 z drugiej strony. Po bokach i na górze również mamy elementy do wyciskania. Aby przygotować lody, najpierw należy wybrać foremkę i umieścić ją w niebieskich łapkach lodziarni. Następnie wybieramy sobie jeden patyczek, bierzemy większy kawałek ciastoliny, wbijamy do niej patyczek, który umieszczamy w specjalny otwór na podstawie między łapkami, następnie przyciskamy górny żółty przycisk. Aby przygotować loda z innej foremki, musimy odczepić foremki z łapek, doczepić inną foremkę, znowu przygotować sobie kawałek ciastoliny, do ciastoliny wbić wybrany przez siebie patyczek, umieścić go w otworze i przycisnąć. Nasze lody możemy ozdobić, wyciskając małe elementy. Lodziarnia pozwala na tworzenie kolorowych i smacznie wyglądających lodów. Minusem są płytkie otwory na patyczki, które nie utrzymują zrobionych lodów. Niestety spadają podczas obracania lodziarnią. Dlatego w ogólnej ocenie cały zestaw otrzymuje 4 gwiazdki. Zapraszam wszystkich do obejrzenia pozostałych recenzji na portalu kochamzabawki.pl.